Godzina 17:20. Premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, spędziła drugi dzień wizyty w Warszawie bardzo aktywnie. Pani Margaret Thatcher kupiła jabłka, a także szan, pomidory, drzem truskawkowy i miód. Poszła też na pobliski bazar, gdzie ceny są umowne. O, te są dobre. Ale są bardzo drogie. Ile kosztują? 45 tysięcy złotych. To może te. Jestem pewien, że te będą tańsze. A ile te kosztują? 5 tysięcy. Nie 25 tysięcy. 25? Ostatecznie pani premier kupiła grzyby za 6 tysięcy złotych. Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban o 15 złożył następujące oświadczenie. Premier upoważnił generała broni Czesława Kiszczaka, aby zwrócił się do Lecha Wałęsy o wspólne przezwyciężenie trudności przygotowawczych do okrągłego stołu. Postanowienie o likwidacji Stoczni Gdańskiej, które z upoważnienia premiera podpisał wicepremier Ireneusz Sekuła, wyjaśnione zostało szczegółowo i doręczone dyrekcji i innym reprezentantom stoczni. Nie jest ono zaskoczeniem dla opinii publicznej, ani dla załogi stoczni imienia Lenina. Idę do pośredniaka przy bramie, patrzę w oferty. Niemal na każdej napisane wiek do 45 lat i dobry stan zdrowia. A ja mam 57 lat i zdrowie zdarte w tej stoczni. Jestem okrętowcem i nic innego robić nie potrafię. Jaką mam dziś przed sobą perspektywę? Kto nas, takich jak ja, kupi? Otóż w trosce o to, aby w czasie likwidacji stoczni nie doszło do naruszenia praw pracowniczych, godności człowieka pracy, aby przyszłość nie jawiła mu się niepewna, postanowiłem wysłać do Gdańska swego pełnomocnika, który będzie nadzorował kompleks spraw związanych z zatrudnieniem pracowników likwidowanej stoczni. Typowego rodaka dwie pary butów na rok, ale tak zwanych całorocznych niewiele. I gdy dodać do tego konieczny eksport, bo wstat oraz prywatny wywóz, w sklepach zostają tylko sandały. 30 listopada wszyscy mogliśmy się na własne oczy przekonać, że w Polsce coś się zmienia. Pierwszy raz od 7 lat w telewizji polskiej wystąpił Lech Wałęsa. To, co, że ja mówię, że jesteśmy żebrakami Europy i świata, to prawda, ale to jest jeden człon problemu. Natomiast, że hamujemy rozwój Europy i świata, to drugi człon. I to już jest nie tylko nasza sprawa. Przecież my, na miarę naszej wielkości, średniego kraju, nie korzystamy z dorobku Europy. Czy nas nie stać jest? Proszę pana, stać nas. Polacy mają możliwości, tylko są źle rządzeni. Epoka stalinowska nie minęła jeszcze. I to my, związkowcy, pan i ja, muszę powiedzieć, musimy epokę stalinowską skończyć. Debata Wałęsa-Miodowicz była przełamaniem tabu politycznego. Oto okazało się, że oprócz ideologii czy rzeczywistości wykreowanej przez ideologię stanu wojennego, istnieje jeszcze coś takiego jak realność. Jak to, o czym ludzie rozmawiają w domach, w kolejkach i na różnych konspiracyjnych spotkaniach. I w tej debacie zetknęły się te dwie rzeczywistości. Myślę, że doszło do niej dlatego, bo część ideologów stanu wojennego stała się więźniami własnych tez propagandowych. Z tych tez wynikało, że Wałęsa pozbawiony doradców jest zerem. Zakład pracy nie może być areną walki politycznej. Tak jest. Ale proszę pana, znów przecież nasi ludzie, społeczeństwo nasze jest wykształcone. Jeśli słyszą, że przewodniczący związku, pan, mam na myśli pana, jest
w biurze KC, że 90% kadry pańskiej jest partyjny. To nie jest polityczny związek. Ja nie zazdroszczę, to dobrze, że tak jest. Tylko że jeśli my panu dobrze życzymy i związkowi pana tak samo, jesteśmy zainteresowani, żeby był to silny związek, a wy nam nie dajecie prawa istnienia, no to co to za demokracja? Po tym jak OPZC to odegrał kluczową rolę w obaleniu rządu Messnera, drugą próbą uwiarygodnienia związków kierowanych przez partię miała być debata telewizyjna Wałęsa-Miodowicz. Miała ona wykazać, że OPZZ jest równorzędnym, a może nawet ważniejszym partnerem do rozmów z partią ze strony społeczeństwa. Będę walczył o solidarność, bo solidarność jest potrzebna Polsce. Solidarność w niedoli, solidarność w pracy, solidarność w dźwignięciu kraju. Natomiast starym stylem, czy uzdrawianie starych stylów, czy wracanie do monopolu, niczego dobrego nie wróży i naprawdę w takie rzeczy ani nie mamy sił, ani i środków na to, aby w tym uczestniczyć. Panie Wałęsa, tutaj jest właśnie zasadnicza różnica między słowami a czynami. Otóż ja mam bardzo przykre doświadczenia z podziałów załogi. Jeszcze raz potwierdzam, że wprowadzenie na przykład w stoczni postulatu relegalizacji Solidarności jako głównego postulatu i zatrzymanie ludzi w pracy jest naprawdę niekorzystne i jest dla mnie niezrozumiałe i stanowi złą przesłankę dla tego, co ma być w przyszłości. Stąd też wydaje się, żeśmy powinni się rzeczywiście to rozwiązać. No bo przecież czy pluralizm jest związkowy, jest jedynym rozwiązaniem na wszystkie polskie kłopoty? Przecież sam pan wie, że nie jedyny. I wszystko wróciło do normy. Jak informuje dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, w Warszawie, w podziemiach kościoła przy ulicy Żytniej, odbyło się spotkanie Lecha Wałęsy z grupą przedstawicieli świata kultury i nauki, z działaczami opozycji, zapowiadane jako spotkanie z grupą intelektualistów. Jego celem było m.in. utworzenie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W całym kraju rozpoczęło się uwłaszczanie partyjnej nomenklatury. Dostrzegły to nawet mass media. Nad bramą wciąż jeszcze ten sam napis, symbole też pozostały na swoim miejscu. W Stoczni Gdańskiej imienia Lenina niby już nie ma, a jednak jakby jest. Za ogrodzeniem zapobiegliwa krzątanina trwa niebywały ruch, głównie pieszy. Zaaferowani ludzie kręcą się po 200 hektarach nafaszerowanych 68-miliardowym majątkiem. Lada moment Anglicy z firmy Dura Insul przejmą wydział K2 i zatrudnią 1200 osób. Najnowocześniejsze doki wykorzysta nowa jednostka Stocznia B i jej 5000 pracowników. Spółki Fast i Shipcom już działają. Wystartowała następna Wismal, stworzona przez Stocznię Wisła i przedsiębiorstwo Malmor. Prowizoryczne biura w dawnych gabinetach lekarskich. Produkcja w halach cynkowni. Jest jeszcze Kuźnia Gdańska i Proistor. Parę innych firm właśnie powstaje. Stoczniowy kolos dzieli się i rozdrabnia. No cóż, skoro małe jest piękne... Partia przemian, przemiany w partii. To hasło towarzyszące uroczystością w 40-lecie Kongresu Zjednoczeniowego. W auli uczelni członkowie Honorowego Komitetu Obchodów 40-lecia spotkali się z delegatami na kongres. Wojciech Jaruzelski wraz z członkami Honorowego Komitetu wręczył delegatom okolicznościowe medale. Sekretarzu, wytrzymałość, bo kierunek jest dobry. Dziękuję. Na razie wytrzymałości mi starcza. Kierunek jest siły dobry. Starcza. Nie może być innego kierunku. Nie może być, nie może być. To jest trudne, to jest chyba najtrudniejsza tak. Droga, jaką wybraliśmy. To jest... Ale to jest bardziej skuteczna. Ani omnipotencja, tak. Ani abdykacja, tak bym powiedział. Członkowie Honorowego Komitetu Obchodów 40-lecia Kongresu wręczają legitymację partyjnej Grupie Młodzieży z całego kraju. Życzyć wiele satysfakcji, wiele radości ze służby naszej ojczyźnie, w szeregach naszej partii. Dziękuję, jestem wzruszona. Partia ciągle używała takiej samej komunistycznej nowomowy, takiego samego rytuału jak 40 lat wcześniej. Tyle tylko, że to, co kilka dziesięcioleci wcześniej wyglądało poważnie, a nawet groźnie, w roku 1988 było już całkowicie anachroniczne, a nawet jawnie groteskowe. Z tego, jaką polityczną skamieliną jest partia, a zwłaszcza jej aparat, zdawało sobie sprawę nawet jej kierownictwo. Znowu stoimy? A jakże? Ale tym razem jakoś inaczej.
to kolejka po interes. Co prawda broszur z tekstem ustawy o działalności gospodarczej było jak na lekarstwo, a i znienacka wzrosła opłata skarbowa, ale furda drobiazgi, skoro można szybko założyć własną firmę. Kilkanaście tysięcy Polaków już postanowiło żyć na własny rachunek. Słynna ustawa z 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, która liberalizowała możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw, która znosiła konieczność bardzo ścisłej rejestracji działalności gospodarczej. Równolegle z tą ustawą wydano ustawę o działalności gospodarczej z udziałem kapitału zagranicznego, co miało za zadanie przyciągnięcie kapitałów obcych. Tłok także w biurach paszportowych. Mieć wreszcie ten dokument w domu, nawet jeśli podróż w dalekiej perspektywie, to jest to. Najchętniej bierzemy paszporty dwuletnie za 20 tysięcy, rzadko za 100, bo któż to wie, co będzie za 10 lat. Napełniliśmy wszystkie kanistry, wanny, słoiki po dżemach. CPN wytrzymała, kartki poszły do kosza, no i na stacjach jest już luźno, jak na placu defilad. Mój Boże, czy my naprawdę normalnie jemy? Witam Państwa, dobry wieczór. Dziennik rozpoczynamy od relacji z obrad 10 plenum. Biurokratyzm i autokratyzm, arogancja i nietolerancja, bezduszność i klikowość oraz wiele tego typu społecznych zachowań ma wymiar ponadczasowy, ponadustrojowy, ponadpartyjny. Grupa skupiona wokół generała Jaruzelskiego, gdy zdecydowała się na podjęcie rozmów z Solidarnością, swoje stanowisko musiała partii narzucić w drodze swego rodzaju wewnątrzpartyjnego zamachu stanu. W styczniu 1989 roku obradowało plenum Komitetu Centralnego, na którym z zachowaniem całej dramaturgii Jaruzelski, Kiszczak, Rakowski i Siwicki zagrozili swoją dymisją. Tylko poprzez ten jawny szantaż zdołano uzyskać zgodę Komitetu Centralnego na legalizację Solidarności. Partyjna mniejszość narzuciła więc swe zdanie większości, co jednak można uznać za w pełni zgodne z leninowską tezą o historycznej roli rewolucyjnej awangardy. Nie możemy się lękać rzeczywistości. Ona w tej chwili jest właśnie taka, iż musimy wykonać ten krok w kierunku Solidarności. Musimy go, towarzysze, wykonać. Ja dostałem w swoim czasie jako sekretarz KC napisany i przysłany na ten adres wyrok śmierci od jednych z komórek Solidarności. Pamiętam dokładnie 11 grudnia, mam tu na myśli przeżycia, których doświadczyło wielu naszych towarzyszy. To muszą zrozumieć wszyscy ci, którzy domagają się powrotu Solidarności. Nasza baza partyjna i nie tylko ona, lecz także miliony bezpartyjnych obywateli, którzy z przerażeniem obserwowali niszczące działania wielu ogniw Solidarności w ostatnich miesiącach. Chciałbym namówić towarzysza Cioska, żeby spotykając się w najbliższym czasie z panem Wałęsą, który reprezentuje określoną grupę ludzi, podziękował mu już za dalszy udział. Takich stowarzyszeń i grup społecznych, którzy stoją z boku, jest bardzo wiele. I podejmijmy rozmowę z tymi, którzy tych rozmów naprawdę chcą. Pan Wałęsa ze swoją grupą chce za pieniądze czerpane z innych systemów, mówiąc skromnie na mnie życzliwych, robić w kraju porządek. Sprawą zasadniczą pozostaje również stosunek przywódców Solidarności do finansowego zasilania jej działalności przez Kongres USA i różnego rodzaju organizacje antykomunistyczne. W obyczajach politycznych funkcjonujących w cywilizowanym świecie tego rodzaju finansowanie z zewnątrz podciąga się pod agenturę obcego państwa. Obrady przebiegały pod znakiem starcia dwóch koncepcji. Dla działaczy wyższego szczebla, którzy zawdzięczali swoje kariery stanowi wojennemu, było wręcz nie do pomyślenia, żeby zalegalizować Solidarność, uznać ją za stronę w rozmowach. Obawiać się mogli oni postępującego rozkładu władzy. Natomiast spora część najwyższego kierownictwa partyjnego myślała bardziej perspektywicznie, przygotowując swego rodzaju ucieczkę w przód, na upatrzone z góry pozycje. Otrzymaliśmy już zapowiadane fragmenty uchwały 10 Plenum Komitetu Centralnego. Przedstawi je Państwu Sławomir Malinowski.
Zgodnie z istotą z tego programu, PZPR dąży do formowania unowocześnionego kształtu socjalizmu w Polsce. Droga ku temu wiedzie poprzez urzeczywistnianie podstawowych jego celów i wartości w życiu społeczno-gospodarczym, politycznym i duchowym narodu. Należą do nich humanizm, dobro człowieka, jego potrzeby i dążenia. Praca wydajna, dobrze zorganizowana, będąca podstawowym źródłem egzystencji i samorealizacji człowieka, sprawiedliwość społeczna jako równość życiowych szans i miar, wśród których miarą najważniejszą jest efektywność i jakość pracy. Demokracja wyrażająca się we współuczestnictwie obywateli w sprawowaniu władzy państwowej. Rozwiązań zostaje przyjęty przed 1 stycznia 1990 roku. Temu wszystkiemu towarzyszyły jednoczesne negocjacje z rządami krajów zachodnich. Jednym z kluczowych punktów polskiego programu gospodarczego była bowiem wymienialność. Ostatnie dni 89 roku. Posłowie gotowi do rozstrzygającej debaty. Wicepremier Balcowicz. System, który odziedziczyliśmy po poprzednikach, nie może już istnieć. Stał się źródłem rozkładu gospodarki, dezorganizacji i degradacji życia, dehumanizacji stosunków między ludźmi. Nasza propozycja to gospodarka oparta na mechanizmach rynkowych, o strukturze własnościowej występującej w krajach wysoko rozwiniętych, otwarta na świat. Gospodarka, której reguły są dla wszystkich jasne. Liczą się umiejętności, wiedza, talent, sprawne ręce, chęć do pracy. Trzeba zerwać z fałszywą grą, której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywa, którą proponujemy, to życie udane zamiast udawanego. Decyzje zapadły. Przed nami wielki narodowy egzamin. Wielu moich wyborców niepokoiło odwlekanie przez Wysoką Izbę nowelizacji Konstytucji. Chciałbym nie zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym z tej trybuny przez jednego z moich przedmówców sformułowaniem, iż społeczeństwo polskie oczekuje na noworoczny prezent w postaci nowelizacji Konstytucji. Konstytucja jest fundamentem prawa. Ja im jako prezentu nie traktował. Obowiązująca wciąż konstytucja rozstrzygała pewne sprawy jednoznacznie. Stanowiła na przykład, że przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Z konstytucji można się było także dowiedzieć, że Polska Rzeczpospolita Ludowa umacnia sojusz i przyjaźń ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Za projektem głosowało 374, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 11.